to jest za pociąg, który odwiedził w dniu dzisiejszym Grudziądz? No taka można powiedzieć atrakcja. Tak, jest to pociąg turystyczny. Byliśmy już w Grudziądzu w zeszłym roku pociągiem z lokomotywą spalinową. W tym roku przyjechaliśmy z lokomotywą parową z wolsztyńskiej lokomotywowni. Jest to parowóz OL4959, wyprodukowany w 1953 roku. Mieszka, śpi i przebywa na terenie wolsztyńskiej parowozowni. I stamtąd zamawiamy wycieczki i jedziemy w różne rejony Polski. Jak pociąg się nazywa? Ten pociąg, który przyjechał, był tutaj krótki pociąg dla mieszkańców, nazywał się Klimek, ale dalej pojedzie już pociąg jako pociąg Niedźwiadek. Jaka trasa dzisiaj? Dzisiaj przyjechał pociąg z Torunia tutaj do Grudziądza. Tutaj w Grudziądzu mieszkańcy, którzy przyjechali z Torunia, pojechali sobie zabytkowym, tutaj, znaczy może zabytkowym złe słowo, ale tramwajem, które tutaj na sieci kursują, na wycieczkę po mieście, a my w tym czasie zabraliśmy mieszkańców Grudziądza na przejażdżkę krótką do Jabłonowa Pomorskiego i z powrotem. Dużo wody, dużo energii potrzebuje taka maszyna, żeby się przemieszczać? W tym momencie właśnie parowóz jest tutaj wodowany przez lokalną straż pożarną. Generalnie do takiego parowozu, który tutaj widzimy, wchodzi 25 metrów sześciennych wody. No i to wystarczyło, żeby pojechać do Jabłonowa i wrócić. No i teraz ponownie jest wodowany. To już zależy, no i ciągnęły 5 wagonów i 7 i jak nawet były potrzebne kiedyś, to może ten parowóz nie ciągnął pociągów towarowych, ale on służył głównie i nadal służy do pociągów osobowych. No, na razie, hej, ja. Muszę kończyć.